Witamy w naszej historii, naszej podróży. Road trip. To Baby Pete. But we are delayed already for one day, but that's okay, we will catch up. And we just, it was 1:45 p.m. We started driving on the interstate towards Kansas City today. We'll keep you posted. Wish us luck. No, jedziemy sobie. Daleko nie ujechaliśmy, a już pasażerowie i kierowca zwłaszcza zgłodnili, więc dinner was served. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Okay, next day, day number 3. Refrigerator is all set. And we have packed. Everything is ready. And we are going to Badland National Park. No? Bye bye. Show the upstairs. I did. Like everything is fixed. No to musisz oprowadzić. We have different five different categories and every category is theme, so it's easy to find and easy to change relatively. Okay, bye. Stanęliśmy na overlook, scenic overlook. Just passing the Kadoka, South Dakota. House on the prairie. Wherever you look, it's prairie. Ale i tak. Thank you.
widoki. Ale widoki. Troszeczkę. Scale down there. Maniunia tam idzie. Tutaj troszeczkę wąsko, kind of narrow. That's the right, that's the left. Już zginęłaś. Zabądziła Mania. Bedlęcie. Zabądziła Mania w Bedlęcie. Ale pięknie. Ale nie chciałbym tu mieszkać. O, o, nie ma jej. Samochód zniknął. Zatrzymaj się. No to mamy przerywkę. Jesteśmy na lunchu w Bedlancie. Tak, widoki tutaj. Overlooku, tu nasz subi, a tutaj wsuwamy lunch. Tak to robię, podróżować. And this one has a name? No. Hajtek, z antenką. O, kolega przyszedł. Hej, hej guys. Hej guys. Nie wiem, bo nie widzę. Ta jakaś samiczka ma dytki takie. Hello, numer 38. Okej. Okay. A ta jest 44.
Buffalo Gap. No nie widać buffalo. A tutaj jest taki rym. Troszeczkę duży, głęboki. Chyba they can camp here maybe. Jesteśmy w Wind Cave National Park. Jesteśmy na topie Wind Cave National Park. 360. And they are two bisons in Wind National Park, Wind Caves National Park. Far away. No podeszliśmy bliżej bizona, ale Mania nie chce go przywitać, tylko z dystansu. A to takie bizony, a tutaj ludzie jeżdżą samochodami. We are going Presidential Trail around Mount Rushmore. 350 steps. Oh boy. To those fellows. Okej, okay, no to się szykujemy do spania. Mamusia... Midnight snack, a jeszcze jest daleko do midnight. Tu miejscówka jest jak się trzeba. Fery się dopytywała coś tam, ale to Fery coś się pomyliła, bo nasza... Paczka, nie śpimy. Co? This is our bungalow. To jest tak, a tutaj
tutaj na maksa przód jest przesunięty. Tam jest nasza lodóweczka na tamtym siedzeniu. No a tutaj są nasze rezerwowe sprzęty na kemping. Te różne palniki i inne rzeczy. Także namioty. Na razie tak jest. No, to dobrej nocki. Bye bye. Teraz jedziemy przez Wyoming. Już nagrywam. Schowała się góra. Ale snajpy. No co, może by cię ugryzł taki, wiadomo, może tak światowi też nie. Still walking around the Devil's Mount. Beautiful. Mania gdzieś uciekła. Bo żeśmy zjechali. Bezkresna preria. Jakaś woda jest. Co to za woda? Taka preria. Po co takie nagrywać? Co się dziwi, że woda jest? Uważa go następny jeden. One takie chyba tu trzy. National Forest. Takie widoczki tutaj są. Tam na dole jechaliśmy. Ale jak okiem sięgnąć. Hello. Zara. Jesteśmy na topie prawie, że tego Bighorn National Forest. To są tutaj takie areas, where the cattle and the sheep graze. Jest jakiś graze permit, trzeba dostać. That's what I was talking about. Przyjechaliśmy kawałeczek. National Forest. Co tutaj czytałem o tych grazing areas. No i proszę. Jakie owieczki, pełno ich tutaj. I sobie jedzą. I tak ich przeganiają. Mają tutaj pieski specjalne. No i będą ich przeganiać, żeby nie było over
grazing tutaj tej trawy. Kurde, pod samym niebem się pasą, no. Ale cool. Very, very cool. Robię 360. Żebyście widzieli. Tak sobie jedziemy do naszego, do Lovell. Tam mamy następny punkt obserwacyjny. A to koleżanki przechodzą. No ciekawe. Tam pan z naprzeciwka jedzie. Co mamy? Cool. Wild. Ale po stronie. Wild country. Następna się wynurza. Następna się wynurza, uważaj. Znowu się wynurzyło. No cześć. Tam są ludzie tak parkują. No i tak kampingują. No nie, no to może, może za ci pastuchowie to tak. I don't think so. Pogadamy z nią? Aha. Cię kopnie. Idź stąd. Hej. No ludzi nie widziałem. Właśnie wjechaliśmy do Big Horn Canyon. Takie widok, jedziemy na plaż. Big Horn Canyon Recreational Area. To be precise. To be precise. O, jakie jeziorko. A to jest Big Horn Lake. Może popływam. Chyba troszkę zimne jest. Takie tutaj widoki. Alright, jesteśmy w Big Horn Recreational Area. To jest nasz campsite for tonight. Mamy connectivity to AC. Nasza lodóweczka jest power up. No i nic nie będziemy tutaj, nasze gazebo. Nic nie będziemy. Będziemy sobie w naszej sudarku spać. O, tam koledzy z Waszyngtonu się rozbili z bujankami. Do kamci wracają. Tutaj jest inna side, a taki campground. Tu ludzikowie. Niektóre są power side, niektóre nie power. Te power, tak jak mają elektryczność i wodę, są za 35, a te bez elektryki, bez wody, tylko site za 18. No już. No. Idziemy na hike. Mamy zamiar być z powrotem za 2 godziny. A to nasz campsite z trailu, którym idziemy. Takie okolica. Cała. A tam Mania poszła. No i doszliśmy do naszego kanionu. Tak to było. Niestety muszę przejść, bo to jest plato. Ale widok jest piękny. Jak nie ma, to zaraz pójdziemy. Thank you.
Crooked Creek. To chyba jest ten. Right. Enter into Bighorn River. No tak. O, nie chodź, nie chodź. Już, już miewałem. Już port ma na robię. Jaka jest kwaśna. Schodzi, schodzi. O, o. Takie cyrki na tej pustyni. Czajniczek podłączony. Tu mamy wodę. No i trzeba zrobić toaletę. Śniadanko będzie się szykowało zaraz. Gdzie ty idziesz? So quiet and peaceful. No tutaj stanęliśmy na takim overlooku, dalsza część. O, tam łódeczka jakaś płynie. Tego Bighorn Canyonu. Tak tutaj wygląda król. A tamtą zobaczymy łódeczkę. Tak,
Look at mama. She got the... I talked to Gary, the guy who was sitting over there. I sent him a picture. Mama is right there. Do I see her? Right there. Which is incredibly close to the mouth of the canyon. Ale widoczki. Super. A tam mama poszła. Aż nie mogę uwierzyć, że tam poszła mama. Tak, znajdź kozicę jakąś. Co? Ale widoki. Jeszcze poszedłem w drugą stronę tutaj tego ujęcia. Ale tam jakiś rybak. Taki kanion. Kto by pomyślał? Bighorn. Jakieś takie czarne ptaszysko latają. Samotne drzewko. W poszukiwaniu Bighorn. Niestety jeszcze nie widzieliśmy. Wcale gdzieś się pochowało. Taki krótki tryb tutaj jest. Na następną grupę spotkaliśmy przy wyjeździe z parku. Takie dzikuski. Tutaj dzikuska też jest. Gdzie ta moja dzikuska? No i jesteśmy w Yellowstone. Takie popalone patyki stoją po tych pożarach. Niestety dużo tego jest. A tutaj jak morze albo ocean. Lake Yellowstone taki jest duży. Olbrzymi. No i tak. A tutaj widzicie jakie popaleńce. No to wysiadłem, żeby zobaczyć, czy ciepła woda. Ale kurde, jak na morzu tak dymie. A mariny nie zauważysz nigdzie. Taka fala. Trochę czuć zimne. Nasz pierwszy Yellowstone Bavel. The Bison raczej.
przy drodze. Ej, odwróć się tu do przodu. O nie, chodź nie. Przyjechaliśmy zobaczyć małe wulkaniki. Tu się woda bulkocie, a my mamy tok z rangerem. Lecę za nimi. Dragon Mount. Dragon Mount Spring. Is the name of this one. Okay, it's been called Belching Spring, Glowing Cavern, Devil's Den, The Grotto, a young visitor last summer called it Stinky Hole, so any name you come up with will be just fine. Now, Dragon's Mouth Spring is an example of how our features do change over time. Years ago, and what things would you need to take with you into the wilderness so that you could survive? What else? Ale buzują gryzli humorowe. Przyszliśmy do Sour Lake. No tutaj też buzuje w niektórych miejscach. Bo nie ma pary. No ale nie wiem, czy mi się to wykąpa. No, tu jest następna lake, gdzie pary. To jest ostatni już. Trochę wizonów się pojawiło na drodze. O, o, ten jeden atakuje.
Ale gejzerów, a gejzerów. Tutaj jajka gotują. Jakieś na twardo. A tam to wali jak z parowozu. Może odjedzie zaraz. Duże te gejzery. Jak ciepły basenik w dupkę by pogrzało, a Maja nie chce wejść. Taka dupka by się zagrzała bardzo. Na zbliżeniu tego nie widać. Nie łapię strasznie. No to ledwo widać, bo no ale... to jak się zlewa z tą parą. O, eruption nastąpiło. Ale to nie tak jak ten, że 3 razy. Tyle. No ten to byś nie zdążyła uciec. 300 feet. Ostatnia eruption była w 2013. Ale mówią, że od 5 dni częstotliwość jest od 4 dni do 50 lat. Na 90 metrów wysoka eruption. No to nie wiem. Jakoś... nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Come on. O, takie malutkie. Takie malutkie. O. The other information was not updated. This is last eruption. Te troszkę drzewka nie miały szczęścia być w okolicy. Jaki białas. No i co? Może poczekamy z miesiąc. No.
tak jakby chciało, a ja mam troszeczkę. No niestety. No major eruptions. Jesteśmy na polu, na poletku 141. Taki campground mamy w Yellowstone. Tutaj będzie food, a tutaj jest storage na food, taki specjalny, żeby mi się nie zjadywały. To tutaj trzeba wszystko schować. To u nas w naszym parku też są takie. No i co więcej? I tutaj możemy namiot rozbić, no ale nie będziemy rozbijać namiotu, bo w samochodziku jest lepiej. Nasz SUV jest po prostu rewelacja. Tak wygląda. Jeszcze raz pokażę od tej strony. Jak się siedzenia do przodu przesunie, to jest luz. Mam 1,82 m i z tyłu sobie leży pięknie. Tak to wygląda. A tu pan ma taki pop-up, który też bardzo mi się podoba. To trzeba będzie wyczaić. Myślałem, że takie pop-upy są, są takie flabby, a te mają ryczyt wszystko. To zobaczymy. No dobra, to szykujemy kolację, a kibelki mamy tutaj. Hello. Dzień dobry. To nasza sypialnia. Dobry wieczór. To nasza sypialnia od środka. Tak, tu półeczka mała, tu duża. Tak wygląda przód. Nie wiem, co tam widać, przyciemniony. A może poświecę? No to poświeć, ale ja nie widzę, co kręcę. No i tutaj. I tak sobie śpimy. Deszczyk zaczął padać właśnie. No, ale jest cool. Ale jest 8 godzina wieczorem, ciemność. No, jesteśmy gotowi do chlapania. To na razie, bye bye. No i następny dzionek, dzień dobry, wstaliśmy. Śniadanko się przygotuje. Poczekaj, pobyt na Purely. Całą noc padał deszcz. No, całą noc padał deszcz, dlatego kochany nasz Subi nas wytrzymał. Nie mogliśmy rozstawić namiotu. Ale każdy ma taki ładny pojemniczek tutaj. To jest rewelacja, że mogliśmy tam schować food. To mi się nas nie nawiedziły. Czajniczek jest przebojem campgroundu. Także, bo tutaj nie ma elektrycyzmu, tylko jest jedno gniazdko w kibelku. No. Trzeba gotować bazerki. No dobra, to na razie. No, nasz drugi dzionek rozpoczęliśmy. Jedziemy do Madison. Wszystko jest w Yellowstone Park. No i tu się zatrzymaliśmy nad taką... Tutaj z tej okolicy powinny być takie te hot springs, że można rękę włożyć i się człowiek nie poparzy i że woda jest ciepła. Tutaj jest takie niewinne. To się zatrzymaliśmy, no i sprawdzimy. Może niekoniecznie tutaj, w tym miejscu, bo to wygląda, że jest gorąc duży. Bo się aż bąbluje. No, ale to wszystko wpada tutaj do tej rzeczki. No i ciekawe, jak tutaj wygląda. Zaraz wam powiem. No, to już reportuję. To tak jest, znalazłem małe źródełko. Niewinne, pod krzaczkiem. No i tutaj, jak się rękę wsadza, to tu nawet nie jest ciepłe. To po prostu bąbelkuje, bo gazy są. Ale idziemy tu dalej i w tym miejscu, jak już widzicie, też bąbelkuje, ale te bąbelki to już są takie bąbelki, że jak wsadam łapkę, to jest, no nie wrzątek, no ale muszę szybko wyjąć, bo jest, daje popalić. Tak to wygląda. A tamta, jak w tamtej rzeczy sprawdzałem, no to zimno jak lodowa, jak nie można wytrzymać. To na razie. Zatrzymaliśmy się na Roaring Mountains. Jakąś krzyczącą górę.
we stopped by for Roaring Mountains on our way to maybe some, we have some hot springs too. Okay. Yeah, it does. It's called Roaring Mountains. Mamy małego bizona po drodze do Madison. No tak, jakiś grzeczny bardzo. Trochę głodny. No dobra. Chilly today, 46. We just left visitor centers in Mammoth and look Mammoth Hot Springs and look who is on the yard here. Quite a few elks. Wyszliśmy z centrum. Zobacz, jak one są obstawione tymi truperami, bo oni uważają, bo one są mating system. Mają rurę, mogą zaatakować. Truperzy tutaj im obsługują. Protect. Teraz. Ale akcja na dziedzińcu. Elki tutaj są. Kupa ich jest. I pełno tej forest police tutaj. I jeszcze więcej jest elków tutaj. Ale numer. Tutaj zobaczcie, jaki wielki jeden. Mail. Ten jest żywy, nie taki nieżywy jak tam zrobiłem. I tutaj cała rodzina. Ale no. Ale super. Tyle elków. Stał facet. To się tutaj zaraz ruszyło towarzystwo. Pełno policji. Tutaj. Hot Springs, Mammoth Hot Springs i policja tu wszystko kieruje tym wszystkim. Tutaj też się elki pasią, jak widzicie, ale jajca. No to highlight of our visits in Mammoth. Aha. O, tak jest, dziękujemy pani policjantce. Mariola, truper przyjechał czy zaraz? Mariola została przeproszona. Za blisko najpierw podeszła. Najpierw ja byłem. Tutaj te elki to jak te święte krowy w Indiach. Tu jeden sobie idzie, drugi sobie przeszedł do administration building na wizytę. Takie jaja tutaj są. Fajnie. Tutaj pani ostrzega. I tutaj pan z National Forest Service jest tutaj i trzyma porządek, żeby się tutaj ludzie za blisko nie podchodzili. 25 feet, czyli trzeba być. No tutaj gejzer. Jesteśmy na Liberty Cup w Mammoth, Hot Mammoth Springs.
przestało padać na moment. Woda leci. Jesteśmy na topie. Byliśmy tam. Byliśmy tam przed chwilą jakąś. O, a teraz jesteśmy tu. Jakie białe marmury. I chodzimy tam. Tam byliśmy godzinkę, półtorej temu, gdzie elki maszerowały. No i teraz weszliśmy na tarasy tutaj, które dotykają chmur. Jesteśmy na wysokości prawie 8000 stóp. Mania tam poszła. Idziemy dalej. Przed zmierzchem musimy wrócić do naszego campgroundu. 6:30 w czwartek wieczorem. Wracamy po całym dniu deszczowym i tak ładnie na prairie, tutaj słoneczko. Jesteśmy w drodze do kampingu. Mania nigdy nie zamyka drzwi w samochodzie oczywiście, bo nie ma potrzeby takiej. No bo. Ale pięknie. Ale ten Subaru ma takie same sprzęty jak my. Tutaj są te ciepłe źródła. No są, trochę tu parują. Ale... Jesteśmy przy Beryl Spring na drodze do domu. Taki głośny bulgot. Mamy elka. Zabłąkał się na pastwisku. O, jak się patrzy. Jak się patrzy. Mówi, ale głupoty ludzie tutaj stają. W taki kanion wjechaliśmy, wielki. Nagle w drodze do Madison jeszcze raz.
mamy gromadkę bizonów. Gromadka. Odpoczywają się. Kurde, to jest gromadka. No dobrze, trzeba jechać, bo auto. Takie mamy safari. A tam ich więcej. To już ich jest bardzo dużo. Cześć kolego. Hello. Are you friendly or not? O matko, wzrok. I tam tych małych. Tutaj zobaczcie, ile ich jest. No to trzymaj kierownicę. Mów szybko, bo jadzie. Przejeżdżają. Chce się napić gorącej wody chyba. No i co? How far do I go down there? How far do you think you think we're down there? Rest of the family. Experiment. Obviously I can't go over there, but here this water is like boiling hot. It comes from this little reservoir here and comes right there and comes to the river, and here is still hot. Nicely hot. Here is warm and cold here. But in this one it's very, very cold, very hot.
boiling cat. Cool. Those hot springs are getting into this river. It's down to larger area. Manya is checking. So here is a just only this distance. That's a pretty impressive amount of hot water getting into this river. Sources in this one over there. At least they can let people kind of dip into this river. Actually, this is water. Again, different spot where those things comes into the river. Lots of colors. Spring. Troszeczkę go zadymiało. Jego nie widać tych kolorów. Bo daje tak popalić. Jak jest cieplej, to nie tak nie dymi, bo tu gorąca para leci. Chodź tu szybko, szybko, szybko. Malutki. Z tego samego. Okay, I don't need, so I don't know if I don't know if I can afford. Jesteśmy w środku lodgingu przy gejzerze. Jaki klok? No, duży. Duży i się buja i nawet poprawną godzinę pokazuje. Tu jest Misia filmująca, a tutaj prediction na Old Gejzer. Mamy godzinkę plus minus 10, a tu pani robi piękne zdjęcie. Tu małe bulgotki. Tu Maniunia idzie. No i czekamy, aż odpali ten Faithful, który tam jest chyba, tak? Na pół godziny ma odpalić. Tu jak się zapamiętało. Jeszcze nie poszło. Chodź do komina. No tu kominek wystaje, ale się nie bardzo bulgoczy. Nie oczekiwaliśmy tego. Ale przecież ich zaraz tam zaleje tą gorącą wodą.
Nie wiem, jak się nazywa. They have funny names. This one is Pumpkins. So many of them. We are walking around and there are so many of them. Everybody are waiting as time goes off. Zaczyna. It's beginning. It's hissing. Very on time. Zatrzymaliśmy się po drodze przy wyjeździe z parku na południową stronę, bo taki piękny widok był. Zachód słońca. Mania się chciała przekąpać, ale chyba nie. Odpuści sobie. Zaraz skoczę. Na golasza. Ale biot. No tam się odważył. Wejść do wody. Wjeżdżamy do Teton National Park. Beautiful lake. After cold night. No to nasz pierwszy. This is the first one. Teton National Park. Quiet from the distance. But apparently they are hard to spot. Trochę się korek zrobił because of the mission. We have to stop here. Look the view of the mountain reflected in the water. Beautiful. This is in Teton National Park. Takie gorgeous view. Still Teton Park. Those mountains, they have about 7500. Hi. Jak się nazywa to? Weszliśmy, wjechaliśmy na mount. Signal Mountain. Signal Mountain. Ile? Wzrostu? Wzrostu? Nie dużo ona ma. 3000 metrów? 3300? Można było wjechać na ten pik.
dzisiaj. To jest ten tutejszy najwyższy chyba szczyt. Higher. Wjechaliśmy higher na Mount Signal. Taki widoczek. Tam są. Another beautiful view of two biggest peaks. This is glacier and this is Mount Teton. A to jest Manila. Manila, tak. That's it. Beautiful Janie's Lake. Moose Lake. By the Janie's Lake. Ale kolory. No witamy w naszym campgroundzie dzisiaj. Mały upgrade. Chatka na górzej nóżce. Mamy na górze łóżeczko dla jakiegoś dziecka. Dla gościa. Trzy błędy. To nasze. Takie prawie queen size. Chatka nie ma żadnego ogrzewania. Ma tylko smoke detector, czy tam CO2. I to wszystko. Prądu nie ma, niczego nie ma. Wody. To jest taki log house. Także i to jest za stuwacza. Te campsite, które są. Campsite, które się wypożycza, jest za 57. To były takie zwykłe chyba, bez wody. Tylko na namiot. Tylko na namiot. Without electricity and sewage i innych rzeczy. No a to jest tak, także my sobie wzięliśmy tutaj, mamy butle i nagrzaliśmy. No i tak tutaj to wygląda. Kulturalnie jest. Na razie jest wielki bałagan. Także, ale już od razu dużo cieplej. Last night było 34 stopnie, także troszeczkę musimy 2 czy 3 razy auto zapalać. Okidoki, to na razie. Good morning. Dzień dobry. We have breakfast preparation by Andrew Cieślik. That's craziness, but well. And this is our mess from the last night. That's where we were sleeping. We had our toilet. It's out already. And we will prepare breakfast and go back to the Yellowstone and further towards Tacoma. All right. It's a beautiful day outside. Somewhere there, but it's condensation. Oh. 34, 33 probably. It was really cold, but we were cozy here. Here. You had a very nice night. Jesteśmy w West Time Basin.
nad pięknym jeziorem, który ma różne małe gejzerki po drodze. To jest... jakie jezioro? Ha? Pewnie w tym jeziorku cieplutka woda była. Lake Shore Geyser. Tak go nazwali. Tego większego wpływa ta ciepła woda i płynie sobie do jeziorka. Tutaj. This one is a king geyser, ale głęboki, tak. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest Blackpool, piękny, parujący. Którego nie widać w głębi, jak jest wiatr. Ale fala przeszkadza. They predicted this one up to the minute. Drugi raz jesteśmy przy tym wulkanie i tego przewidywali wybuch z dokładnością co do minuty. O i koniec. Tyle ludzi przyszło. Może jeszcze się zdecyduje. I think that's it for today. Ludzie biją brawo, tak jak w Polsce, jak się ląduje. No i Mania didn't make it. I trzeba będzie poczekać znowu 2 godzinki albo 3. To na razie, bye bye.
That's our third one. It's always pretty tall. For a minute ahead of schedule. Możesz zabrać ręce. Pokieruj, kieruj. Idziemy przez Montanę. Madison River. Bardzo piękne okolice były, jak widzieliśmy. Przez takie piękne okolice Montany My właśnie wstaliśmy, jedziemy do Kamilki dalej. This is we left Ennis in Montana. And tutaj takie piękne widoki. Właśnie tutaj Mania zauważyła for sale. 150 akrów tylko. Bardzo to fajnie. No musiałem stanąć jeszcze raz, tu jest lepszy widok, żeby pokazać, jak tu ludzie mieszkają. Takie mają fajne górki. Bardzo tu bezpiecznie. Lokalni mówili. They are keeping houses open. Unlocked cars. Very safe area in this part of Montana. House from time to time somewhere. Jesteśmy w Montanie, w górach. Tam idziemy na... Idziemy zrobić wycieczkę do caves. No tu na dołem jechaliśmy, żeby wjechać. Tą autostradką się jechało. No taka tu okoliczka piękna. Jedziemy się, wspinamy i wspinamy. Ciekawe jaka tu wysokość jest. Tak to wygląda i na nim. Przyszła do cave. Jesteśmy before the tour. We are walking to the cave. To jest beautiful area. Oh boy. Clark's expedition discovered caves. More rock and less talk. You just better tune me out, okay? Because we are supposed to tell you about the history and the geology, and that's one of my favorite things about this. Is this, we are almost area. 2,000 feet. And I've come to 2,000 yards. More. My mom grew up just south of the Jefferson, about, well, south of Whitehall, but she was in Madison County. And so we. This is original discovery hole of this cave, and this is bottom of the cave. When they discover, I was kidding that this is a pigeon, but this is the pigeon. Some kind of bird. Yes. I do not believe that. Okay, so.
and the small one in Discovery Hall. Time is now 300 steps. But they don't tell us where they are. If we get to see some doing an aerial show a little bit later on. Okay, that spiral staircase. The Guardians. Bravo, okay. Oh my gosh, oh my gosh. Take a video. I am taking. But it's dark. Babcia już panikuje. Slide. Ale jaja. Hey. Come here. I am not recording. Ale cool. What's the name of this room? Cathedral? What's the name of this room? Minecraft. Jim, you don't? Not since middle school. Oh, really? This. Okay, well, I think you know some geology. There are all different kinds of mines 15,000 years ago. And they're hollow, and then water flows down the outside, and I bet you know what these things are called. Go for it, anybody. Icicles. And starts building up. What are those called? Stalagmites. We might trip over them. You know what? You always have to have these. Okay, now when they grow together, we have a column. This is Darth Vader and his lightsaber. Do you know what the difference between a column and a pillar is? Pillar. You sleep on a pillar. They're probably essentially the same. Okay, the next category are flow stones. And a lot of these are like conglomerates. They're kind of blended together, but actually, there are a lot of friendly, they call it canopy, waterfall. Tapestry. What am I missing? Well, you kind of get the picture. It sort of looks like sauce on ice cream. Okay. It's way more predictable than Old Faithful. Every 3 to 5 seconds or so. So we call it Old Faithful. You don't even have to waste your time going to Yellowstone. I'm joking. Okay, so I'll be in here for a few hours. This is a few more hours. We took every little detour. But while we're in here, I'm going to show you one more type of flow stone. This, it's called ribbon rock. But it's also got another name that you might be familiar with. Sometimes you eat it for breakfast. Cave bacon, and that's what geologists do call it. Or rip rock, okay? So it's almost translucent, but the water is running down the side. Yeah, it is kind of true. What does this look like? What did I hear? Okay, they do call it cave popcorn, but I've heard everything from coral to broccoli, cauliflower. Some is going to, when we go further down, it's going to look like caramel corn. Chocolate covered. I don't know. I have never known quite what that is. And it still seems to be kind of, well, whatever it looks like.
kind of wavy lines. Well, water's going to ooze out and it creates kind of a shelf. And then the water, it's not a stalactite. It's known as a fracture shield. And you're gonna see combinations of things. Now, one of the things that they like it so much in this area that they built themselves a little cottage over here. Somewhere back there. Record player at home. Oh gosh, she's not mine. Oops. I busted it. Yep, I did it once already too. You broke something? What? I busted my head. What? Is it easy for you? Paradise room. You can't even see this from the paradise room, but if you look back this way, you almost have to be at this angle. So this, Queen Victoria, Queen Elizabeth, Our Lady of the Rockies in Butte, maybe Mrs. Butterworth, whatever you see, she's standing right behind Atlas, which is the largest of all the formations. I actually don't know if anybody has measured all the way around, but Atlas is pretty impressive in terms of, it's huge and it's got examples of every type of formation. Now, this is our tallest This is the tunnel that they blasted off when they finished digging the cave, so people can leave through the other side. And this tunnel was dug by 18 months, 14, 15 inches a day, they say. Have you been dug much? A couple times, not too much. But Wyszliśmy z jaskini. Ale było. Cool. No. Oj, nie masz okularów. A tutaj takie skały wielkie nad nami. Oh boy. Pretty cool. O, to tam jest nasz centrum, gdzie jesteśmy zaparkowani. This is a little special for Adam. We are about 350-400 miles from Camila, refueling on one of the stops, and they have such a cool things. And for example, trout exhibition. Brook trout, rainbow trout, brown trout, cutthroat trout, bull trout. This is St. Regis gift shop. Adaśku, that's your trout collection. Some are very cool looking guys. I hope Tommy and Tyson and Pete would enjoy as well. A ten ma jakiś, ten was drinking a lot lately. All right.